Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest Sylwia Cieślar, wójt gminy Goleszów. Dzień dobry Pani. Witam Panią redaktor, witam Szanowni Państwo. Pani wójt, co ciekawego w gminie? Co się dzieje? No, odkąd zostałam wójtem gminy Goleszów, to intensywnie pracujemy nad pewnymi zmianami, żeby nasi mieszkańcy gminy Goleszów zobaczyli też efekty mojego programu wyborczego w pozyskiwaniu też środków zewnętrznych, więc uchwała mi Rady Gminy Goleszów. Staramy się w pozyskiwaniu nowych jakby środków zewnętrznych dla Gminy Goleszów. To porozmawiajmy o inwestycjach, bo na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na rozbudowę sieci wodociągowej. Gdzie dokładnie ta sieć będzie rozbudowana i jaki jest taki szacunkowy koszt tej inwestycji? Znaczy, na ostatniej sesji Rady Gminy Goleszów radni podjęli uchwałę o wytypowaniu jakby trzech inwestycji, projektowaniu trzech wodociągów. Jest to wodociąg w Goleszowie na ulicy Kamienieckiej i Astrów, jak również oprojektowujemy w Dzięgielowie ulicę Polną i też będzie oprojektowywana ulica Wędoły w Cisownicy. To są koszt takich inwestycji to są pewnie duże kwoty, nie? My na dzień dzisiejszy chcemy mieć oprojektowywane, mieć tą sieć wodociągową, żeby móc aplikować o środki zewnętrzne. No wiemy, że będzie taki nabór z rozwoju obszarów wiejskich. W budżecie znalazły się również środki na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych i na utylizację wyrobów azbestowych. No to też warto zwrócić uwagę. Tak, do tej pory gmina Goleszów nie korzystała z żadnej dotacji, była to tylko dotacje własne. Mieszkańcy tylko 20 wniosków, jakby można było dofinansować po 3000 zł. Decyzją Rady było zaciągnięcie pożyczki, która jest umarzalna w 45% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosków dofinansowujemy 30, jest to po 4000 zł i też mamy jakby ciągły nabór, więc mieszkańcy mogą cały czas składać nam wnioski na wymianę piecy. Jeżeli chodzi o azbest, to również jakby zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie dofinansowanie jest w 100%, a do tej pory było 70-30, czyli mieszkańcy dopłacali. W tym momencie mieszkańcy już nie będą dopłacać i też wprowadziliśmy ciągły nabór. No to warto to podkreślić, że cały czas można składać te wnioski. Tak. Tak, cały czas można i zachęcam do tego mieszkańców, by składali te wnioski i starali się o te dotacje. Przejdźmy do inwestycji drogowych, bo to zawsze najbardziej interesuje mieszkańców. Które drogi, mosty, chodniki już są remontowane, które doczekają się remontu w najbliższym czasie? Znaczy w budżecie na 2019 rok na inwestycje drogowe, tak budżet został przyjęty przez radnych, tak jak był sformułowany, czyli nie poprawialiśmy go, nie wprowadzaliśmy żadnych zmian. Kwota tam była tylko 500 tysięcy. To jest bardzo mało. Drogi w naszej gminie są w niezbyt dobrej stanie, więc staramy się dzisiaj w miarę możliwości przesuwać środki w budżecie, żeby jednak te drogi w naszej gminie gdzieś poprawiać nakładki asfaltowe. Zleciliśmy już oprojektowywanie też mostów, które no, nie spełniają wymogów dzisiaj do użytkowania. Powinniśmy te mosty albo zamknąć, albo dać ograniczenia tonażowe. Więc zleciliśmy oprojektowanie trzech mostów i teraz również będziemy w dalszym ciągu również czekać, jak będzie oczywiście jakiś program do tego, by móc startować ośrodki zewnętrzne, to będziemy to jak najbardziej aplikować, ale w głównej mierze skupiamy się dzisiaj na oprojektowywaniu inwestycji, żeby móc startować do środków zewnętrznych. Złożyliśmy również wniosków do programu ochrony gruntów rolnych, gdzie dotacja wynosi 50%. W tym roku ma być rozstrzygnięcie tego konkursu. Jeżeli się nam uda, to w Kisielowie będzie remontowana droga 50% dotacji, 50% z własnych środków gminy. No właśnie, a w jakim stopniu gmina do tej pory korzystała z tych środków unijnych? Czy macie w planach teraz jakiś taki większy projekt, żeby właśnie korzystać z tych środków?
Znaczy według mojej oceny i tego, co tutaj zauważyłam, gmina naprawdę w procentowym stopniu korzystała z środków unijnych. Co do tej pory, tak? Do tej pory. Bardzo mało tu jest rzeczy zrobionych. Wszystkie rzeczy są robione z własnych. Przykład tego jest budżet na 2019 rok, gdzie ponad 6,5 miliona złotych jest wydatków majątkowych, z czego tak naprawdę jest tylko jedna inwestycja i to jest rozbudowa, modernizacja drogi na ulicy Osiedlowej w Goleszowie Równi, gdzie jest jakby dotacja na to, ale pozostałe inne wymiany ciepła, piecy gazowych, modernizacja, termomodernizacja, wszystko jest z własnych. A chcecie korzystać pewnie z tych środków? Są te środki, można o nie aplikować, dlatego nie rozumiem, dlaczego gmina poprzednia by władza o to nie aplikowała. A w najbliższym czasie będziecie realizować jakiś taki większy projekt właśnie ze środków? Już coś się udało? Znaczy się, jesteśmy na etapie teraz pisania projektu. Jeżeli się nam uda, to, ale to tak jak mówię, to jest na razie, czy się nam uda, chcemy do 27 maja składa się projekt, chcemy złożyć projekt na ocieplenie bloku w Cisownicy. I czekamy. Udało się nam już zdobyć dofinansowanie dla podnoszenia kompetencji mieszkańców naszej gminy Goleszów. Projekt jest jakby pisany, pisaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Dzięgielowa, który przeszedł i mamy dofinansowanie 100%. Również przeszedł taki bardzo duży projekt, który został złożony w zeszłym roku. Dofinansowanie jest w 85% i jest to jakby dotyczący wspomnienia Izby Pamięci Goleszowskiej Cementowni, który będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, w piwnicy. Będzie tam duża makieta plus wyświetlane też filmy i wspomnienia przede wszystkim o naszej goleszowskiej cementowni. Ostatnim miesiąc temu napisaliśmy projekt Senior Plus, utworzenie klubu dla seniorów. Więc też nam przeszedł ten projekt, dofinansowanie jest też w 85% i będziemy rozpoczynać też w naszej gminie taką politykę senioralną, o którym również mieszkańcy wspominali mi w czasie kampanii wyborczej, więc zaczynam też to wprowadzać. Pani Wójt, no zbliżają się wakacje, to taki dobry czas na remonty w placówkach oświatowych. Czy coś planujecie właśnie w tym zakresie? Znaczy na pewno drobne remonty będą przeprowadzane w placówkach. Również teraz będziemy też na tej sesji podejmowali jakby też uchwałę dotyczącą, bo też likwidujemy gimnazjum, uchwała została podjęta, ale będzie inwentaryzacja prowadzona, szkoła podstawowa w Goleszowie będzie jakby w całości przenoszona do gimnazjum nowego obiektu, żeby dzieci skorzystały z tych nowych klas, bo to też to gimnazjum zostało puste, więc cała szkoła podstawowa z Goleszowa będzie w gimnazjum, a w pozostałych naszych jednostkach oświatowych remonty będą przeprowadzane na tyle, na ile oczywiście były pieniądze w budżecie, bo to nie jest budżet konstruowany przez obecną jakby radę. No czyli pewnie jakieś drobne remonty, malowanie, tak. Coś takiego. Tak. Jesteśmy w budynku Urzędu Gminy, no tutaj też trwa remont, modernizacja. Jak to wygląda na chwilę obecną? Na jakim jesteście etapie? Znaczy się, po mojej obserwacji dwumiesięcznej, dokładnie w styczniu podjęłam decyzję, że biuro podawcze i cały dół parteru Urzędu Gminy powinien być przeznaczony i wyłącznie dla naszych mieszkańców, żeby mieszkańcy wchodząc do budynku mogli wszystkie sprawy załatwić na parterze. I też z tego tytułu biuro podawcze już jest zrobione, wyremontowane i tam już mieszkańcy będą mogli wszystkie sprawy załatwiać na miejscu. Wydział Ochrony Środowiska też będzie tam przeniesiony. Więc te etapy takiego ułatwienia, załatwiania spraw przez naszych mieszkańców będą wprowadzane sukcesywnie. Czyli szykują się takie pewne zmiany. Tak. Tutaj warto właśnie poinformować o tych mieszkańców, nie? Że te wydziały zostaną przeniesione. Tak, zostaną przeniesione, pewne wydziały zostaną też połączone, więc to wszystko będzie się znajdować na parterze naszego budynku. Pani Wójt, już na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać o Fundusz Sołecki, bo to taka nowość w gminie Goleszów. Tak, to jest no niby nowość dla innych gmin, to nie była nowość, bo inne gminy już ten fundusz dawno wprowadziły. W naszej gminie o to bardzo mocno aplikowali, chcieli sołtysi, żeby był utworzony. No, nie dało się, ja też to miałam zawarte w swoim programie wyborczym,
i też na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o wyodrębnieniu środków z budżetu gminy na ten cel. Będzie to około 400 tysięcy złotych na wszystkie sołectwa, więc od przyszłego roku mieszkańcy sołectwa będą mogli sami decydować de facto, na co te pieniążki chcą przeznaczyć. I też zależy mi na tym, żeby nasi mieszkańcy czuli się też jakby włączeni w decydowanie o tym, co się w naszej gminie dzieje. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była Sylwia Cieślar, wójt gminy Gorzów.